Cześć, z tej strony Paweł. Zapraszam was na następny odcinek z Uncharted'a, w którym znowu zapomniałem włączyć nagrywanie. Ale spokojnie, tym razem nie poszedłem jakoś specjalnie daleko, bo zaczęliśmy od tego miejsca. Tutaj, o. Tak? Kurwa? Tutaj to było? Albo tam na dole? Tam na dole chyba. Ja sobie tutaj skoczyłem do góry. Tam na dole zaczęliśmy. Nic tu ciekawego nie było, poza tym, że tutaj jakiś kurwa... O, właśnie to jest. No, kontynuujemy dalej. Ja... Chciałbym was zaprosić na Discorda, tak przy okazji, jeżeli już tutaj jesteśmy. Tu mamy jakąś wadę do opisania, której też wcześniej zauważyłem. Widzicie bardzo dobrze, że zapomniałem włączyć nagrywanie, bo przynajmniej teraz widzę więcej rzeczy, których nie widziałem wcześniej. No ale cóż, jesteśmy w każdym razie w domu założycieli, albo przynajmniej zbliżamy się do niego. I tutaj coś było... Dobrze. I tutaj było coś do przeczytania. Więc sobie przeczytajmy. 9 września 1718 roku. Założyciel Baldridge. Doszły mnie słuchy, że zbierasz ludzi do ataku na mnie. Jako pirat i twój przyjaciel z czasów sprzed Libertalii błagam cię, byś posłuchał moich słów. Nie wiem, kto zasiał ziarno naszej niezgody, ale wiem to. Jeśli wojna domowa będzie trwać, trud całego naszego życia obróci się w niewicz. Niwecz. Nie umiem czytać. Historia zapamięta nas wówczas nie tylko jako... pionierów, ale tylko jak głupców. Tak. Musimy wspólnymi siłami położyć kres temu konfliktowi. Jeżeli połączymy siły, stworzymy najsilniejszy sojusz na wyspie. Inni założyciele albo do nas dołączą, albo ugną się wobec naszej siły. Jeśli się zgadzasz na moją propozycję, zapal dzisiaj wieczorem świecę w swoim gabinecie, a ja uznam to sygnał twojej roztropności. Okej, dziwnie złożone zdanie. Jeżeli odrzucisz moje warunki, to pamiętaj, że Walt i England próbowali mnie już zabić bezskutecznie. Założyciel Condent. Okej, czyli dowiadujemy się o kolejnym buncie. Poczekajcie jeszcze raz. Badaj przedmiot. Tutaj coś jest na odwrocie. Aha, to czytaliśmy, dobrze. W takim razie odkładamy sobie nasz dziennik do kieszeni. Władca much to przy tym pikuś. Co ty nie powiesz? Co ty, Elena, tutaj normalnie... O, jakieś przejście w kominku, co? Okej, rozumiem. Schodzimy w takim razie na dół. Co my tutaj mamy? Jakieś armaty. Ej, patrz na to. Te armaty były modernizowane. Tak, próbowali się pośpiesznie bronić. Pewnie nie sądzili, że będą walczyć ze sobą. Najwyraźniej. Aha, tu były schody. No dobra, czaję. Czyli jednak była walka między piratami, między założycielami. Znaczy się między mieszkańcami New Devon, czyli ostatecznie obstawiam, że to i tak byli założyciele. Bo w New Devon... Z tego, co mi się wydaje, mieszkali założyciele, a w tamtej poprzedniej wiosce co, zwykli mieszkańcy? Jesteś mniejsi piraci? Nie wiem. Widzicie, znowu jest ten obraz z tego miejsca, gdzie byliśmy wcześniej, tylko że mam wrażenie w jakiejś lepszej jakości. No ale cóż. Co my tutaj... Ciekawa instalacja. Znowu się zamoczyć. Ciekawa instalacja, to znaczy co jest ciekawą instalacją, bo niezbyt zrozumiałem. Hej Nate, zobacz, to chyba nasze wyjście. W jaki sposób ja mam to zobaczyć, kobieto? Kurwa, Nathan, jakbyś nie blokował się na każdej możliwej desce, to by było fajnie. C. No, kurwa, nie mogę zobaczyć nagle? Dobra, wiesz co? Pierdolę. Okej, popłyniemy sobie pod wodą, nam to nic nie da. Okej, dobra. Prąd jest zdradliwy. Doskoczę tutaj? Doskoczę. Okej. Czy ty nam, Elena, w jakiś sposób pomożesz w tym przypadku? Czy ja muszę najpierw spaść, żebyś ty się zorientowała? Czekaj, stanę na...
Oczywiście, kurwa, że tak. I ty nasz ciężar normalnie... Okej! Okej, nie no, nie narzekam, nie, ale... Możesz wykorzystać swój ciężar! A, to znaczy... W porządku, niech będzie. No właśnie, o tym mówiłem. I słusznie! Dobra, obstawiam, że tu musimy skoczyć na to gówno. Skok! Chyba się udało. Pytanie, czy ja z dobrej strony na to skoczyłem. Opłynąłem z innej. Ale chyba z dobrej. Jestem na górze. Pomogę ci wejść. To trudne. Okej, myślałem, że sam to mogę podnieść. Sam nie dam rady. No, co ty kurwa nie powiesz. Dobra, zrzucamy szafę na dół. Proste, że się uda. Odsuń się! No i proszę. Okej, świetnie. I przepraszam bardzo, co ta podłoga niby się nie zawaliła pod ciężarem spadającej wielkiej szafy tytanowej? Oczywiście, że nie. Stałem, że tam nie możemy w żaden sposób przejść. Oj, kurwa, nie, Nathan. Zabierzmy to stąd. Dobra. Spamujemy E. Kto przechodzi pierwszy? Ja, Elena, utrzymasz tą szafę, nie? Proste, że tak. No jakby nie patrzeć, to poszedłem pierwszy. Okej. Halo. O, zajebista trawa wyrosła sobie na stoliku. Oż, sprawdzajmy sobie, co tutaj ciekawego się znajduje. Tutaj absolutnie nic nie ma. Jakiś skarb, coś gdzieś, dinozaury, jakieś kurwa słonie, inne rzeczy. Nie wiem, czemu nazwałem to dinozaurem. Zaraz sobie tam wejdziemy. Najpierw sobie poprzyglądam. Nic nie ma, kurwa, zupełnie. Dobra, Elena, chodź, idziemy tu. O. Jakaś impreza to była niezła chyba. Dotarliśmy na imprezę. No właśnie. Ale chyba trochę za późno. Hej, Nate. Popatrz tu. Kolejny symbol. O mój Boże. Co? To oni. Elena, to piraci, którzy założyli Libertalię. Co się tutaj stało? Żaden ze mnie kryminolog, ale to chyba... trucizna. Najwyraźniej. No to co to było? Jakaś... samobójcza sekta bogatych piratów? Czy jak? Nie wydaje mi się. To nie w ich stylu. W imieniu Lorda Iveriego zapraszam was jutro o zmierzchu do mego domu. Najwyższa pora, by porzucić czcze animozje i zjednać się pod sztandarem Boga i wolności. Podpisano Thomas Tew. Kogo obstawiasz? Thomasa Tew czy Iveriego? Wydaje się, że gospodarze nie posprzątali po imprezie. No, raczej nie popisali się grzecznością. Okej, czyli... ci panowie wzniecili powszechną rebelię i zgarnęli skarb dla siebie. Załatwili kolonistów, ale potem zajęli się sobą. Obstawiam, że była tu niezła jatka. Więc Avery i Tew zaprosili ich tutaj, żeby... jak to było? Porzucić czcze animozje. Avery uroczyście wznosi toast. Za Boga i wolność! Ahoj, i takie tam. Wszyscy biorą łynia? Oprócz nich. I w jednej chwili wszystkie skarby Libertalii stają się własnością tej dwójki. Pomyśl, najwięksi piraci w dziejach świata
I wszyscy zginęli. W jednej chwili. Przy tym stole. To niesamowite. Tak mi przykro, ja... Przepraszam. W porządku. Tak więc, skoro nasi gospodarze są nieobecni w domu Ciu... To odwiedźmy Avery'ego. Tak. Chodźmy. No to żeśmy się dowiedzieli, kurwa, wszystkiego. Przepraszam was. Dowiedzieliśmy się wszystkiego absolutnie. Thomas Tew i Henry Enverly, tak? Rozumiem. Zajebali cały... O, co się dzieje? Kurwa, halo! Zajebali cały skarb dla siebie, wracając do tematu. I wiemy, że prawdopodobnie, skoro nie ma ich tutaj, to skarbu też tutaj nie będzie. Znaczy, to jest mój domysł już prawdopodobnie. Ale kto wie, może gdzieś kurwa się potknęli, złamali nogę i się wykrwawili na śmierć i jednak skarbu nie zabrali. Zobaczymy. Hej, chodź tędy. Powoli. Jestem za tobą. Tylko ostrożnie. Oj. Nic mi nie jest. Trzymam się. Spotkamy się na górze. Ależ oczywiście, czemu nie? Boże. Hej. Cześć. He. Pierwszy, kurwa, pierwszy. Dobra, tu mamy kolejne armaty. Kolejne armaty, zupełnie jak u Tiu. Trucizna jest potężniejsza od armat. Co? No wiesz, no. W końcu otruł. To było kiepskie. Wybacz. Tak, dość marne. Niniejszym rozpoczynamy obchód po domu Avery'ego. To jest dom Avery'ego, tak? Tak sobie mieszkał tutaj. Miał jakieś kurwa beczki w salonie. Tutaj miał normalnie worki jakieś kurwa nie wiadomo z czym. A to w sumie jego sypialnia jest. Nie no, ja co robię, wiem, że to piwnica. Co to kurwa nagle się pojawiło? Mogolski malowany słoń. Skąd to się wzięło? Czy to jest ten skarb, który ja podniosłem przez wiem na zewnątrz? Pojęcia nie mam, chyba tak. Słowo dnia? O! Ostentacja. Dlaczego nie zabił Tiu? Bo był jego prawą ręką? Tak, właśnie tak było. Wyobrażasz sobie, jak to jest pracować dla psychopaty? Jak w mojej pierwszej pracy. To znaczy jak? Masz na myśli swojego producenta? Nie, kierownika z Macho Nacho. Pracowałaś w Macho Nacho? Dorabiałam sobie w liceum. Nosiłaś sombrero? W każdym razie, mój szef był psychopatą. Był kierownikiem Macho Nacho. Nie przeginaj, dobra? Macho Nacho. Dobra. Kurwa, czy ja tu byłem przed chwilą? Oczywiście, że tak. Czyli rozumiem, do tamtej dziury trzeba wejść, co była tutaj właśnie, o. Szmigrę przed chwilą zcięło trochę lekko. I wiecie, co wam powiem? A wam powiem, kurwa, to, że mamy tutaj osłony, za którymi się będziemy chować, bo będziemy się strzelać. Patrz, zabarykadowali wejście. I zostawili za sobą mnóstwo śladów. Sprawdźmy, dokąd poszli. To się skończy tragedią, absolutnie. Jestem tego pewny. Tragedią się skończy oczywiście dla przeciwników naszych, którzy sobie tutaj poustawiali skrzynki jakieś, nie wiadomo z czym w środku. Okej. Okay. Podzieli wszyscy najemnicy. Podejrzana sprawa. Przecież powinni już tu być.
Jakieś kroki to są. Chyba nie sądzisz, że są duchami piratów. Nawet tak nie żartuj, okej? Tutaj! No kurwa, przed chwilą nacisnąłem E na tym, kobieto. To ja byłem pierwszy. Odbierasz mi wszystkie moje zasługi. A ja mam to w dupie, ja idę na górę. No hej. Co to ma znaczyć? Skąd to mi przyszli? Co za tej firany tutaj? Oj. No tam jest szyba. Przepraszam bardzo, w jakim... Nie, no jakim kurwa cudem taka cienka podłoga się tutaj trzyma jeszcze. I ta belka w ogóle, wytyfy, ona chyba tekstury trochę nie ma. Dobra, nie będę narzekał. Znajdźmy sobie Elenę i idźmy do niej. Ona na dole była, no tak. Gdzieś ty, kobieto, poszła? Tutaj, co ty tutaj masz? Drzwi. No to sobie pójdźmy tam po prostu. Niech to zabarykadowane. Po co się odgrodzili? Nie mów, że... Co się znaleźli? Pomóż mi to otworzyć. Dobra. Fy. Zajebista barykada, z problemem taką można sobie po prostu otworzyć. Oczywiście się, kurwa. Co to za... Wy mnie wszyscy kurwiacie, nie? O nie, amunicja mi się skończyła. No to mamy przejebane, a mogłem jednak pozbierać w tamtym momencie amunicji trochę. Dobra, panie, gin. Kurwa, F! Nie! To chyba jest niemożliwe. Kurwa, ginę. No właśnie. Wybaczcie na chwilę. Okej. W jaki sposób miałem go zlikwidować, co? Kurwa. Nie da się. On tu zaraz przyjdzie, a ja jeszcze nie wybiłem tych ciuli. Kościół, jakbyś miał jakiś karabin, to bym się naprawdę nie obraził. Jak się tu zmienia broń? Znaczy rękę. Łysy! I tamten jeszcze żyje? Nie. No pokaż się. Co jeszcze nie koniec? Ja wiem, że to jeszcze nie koniec. Kurwa, to ma przybliżenie nawet. Chyba ten czerwony znacznik taki trochę... Co to ma znaczyć? Sam się zabił. O Boże! Nie, ja pierdolę, no skąd on się wziął tu? Chłop z podziemi wyszedł normalnie. Ale dobra, jestem tutaj akurat, więc nie jest aż tak źle. To kurwa niby co miało znaczyć? Ty, ten fal to nawet taka zła broń. Kurwa. Znowu ty? Ja pierdolę, nie, Nate! Ja! Kurwa, nie! Dobra, ale się wkurwiłem teraz. Nie, nie, nie!
Gdzie ty kurwa jesteś? Pokaż się! No, super! Wy żeście są wszyscy nienormalni z tymi waszymi wyspami. Skąd ty się wziąłeś? Nie, nie da się kurwa, no nie da się, po prostu się nie da. Skąd ja dostałem? Ze ściany chyba! No nie mogę! Skąd oni się wszyscy biorą nagle? Dobra, stanę tutaj, to mi nikt na plecy nie przyjdzie. O nie! Nate! Przepraszam kurwa bardzo. Tego etapu się nie da przejść. Nie da się kurwa przejść tego etapu. No nie ma w ogóle opcji takiej. Kurwa. Gdzie ty jesteś, jebańcu leśny? Jasna cholera! Pojurali go! Skąd oni tymi gównami rzucają? Nie ukrywam, za dużo amunicji to ja nie mam. Natan! Ciamać. Hej! Znalazłem cię! Kurwa! Jebany penisie! No. Jakiś granatnik osrany. Wpadliśmy prosto w ich sidła. Ta. Otwórzmy te drzwi. Sprawdźmy, co chcieli ukryć. Granat. Dziękuję. Granat. Okej, tam była gdzieś lina do zaczepienia się. Więc sobie normalnie zaczepmy się i idźmy w miejsce, do którego mieliśmy się dostać od samego początku. Bo w samej, w sumie nie, bo tam jest normalnie, można dojść. Podejście numer 2. Spróbujmy, gotowa? A właściwie to 4. Fy. Raz. Fy. Dwa. O, dzień dobry. O, dzień dobry. A to co? To jest jakiś list. Podpisano Avery. Serio? To czytaj. Moi wierni słudzy, na nasz piękny raj padł cień, wobec czego... musimy bronić jego bogactw. Zdradliwy Tiu zna nasze tajemnice. Musimy działać szybko. Zniszczcie Tamę, oczyśćcie New Devon. Aha. I zanieście skarb na statek przez tajne przejście. Tiu i Avery się poróżnili. Dziwisz się? No właśnie. O, już nie. Proszę. Czyli jedyna dwójka, która miała skarb, też się pokłóciła. Kto by się spodziewał? Już czytaliśmy, więc sobie... Znaczy, Elena nam przeczytała, więc sobie to odłóżmy. Poszukajmy tego przejścia. I co, szukamy przejścia do statku. Tylko pytanie, skoro to poszło na statek, to... czy on nie odpłynął? I my tego skarbu nie znajdziemy absolutnie nigdzie? Nie mam pojęcia, zaraz sobie przeszukamy wszystko, co tutaj się znajduje. Śladów. Okej, a więc dokąd poszli? Przeniknęli przez ścianę? Rozejrzyjmy się. Mogę wejść na górę? Co tam ciekawego się znajduje? Skarb. Coś poza tym tutaj znajdę? Takiego fajnego? Nie. Okej. Okay. No dobra. Może tutaj coś będzie? Mogę sobie na podłogę popatrzeć?
A, nie. Zapalniczka sama. O, zapalniczka sama, co? Tak, celowo. To, czego szukamy, jest gdzieś w pobliżu. Na pewno jest stąd jakieś okej. Może to tajne przejście Avery'ego. Gdzie jest przełącznik? Przełącznik. Szukamy przełącznika, dobra. Nate? Tak? Masz coś? Chyba tak. Dobrze, że rozgryźli to za nas. Jak to zrobiłaś? Na miejscu Libertalii znalazłam zakrwawiony odcisk palca i... wcisnąłam. Dobra robota. Wcisnęłaś globus? Chciał przenieść skarb na statek. Tak. Myślisz, że skarb jest jeszcze na wyspie? Myślę, że... że to już nie ma znaczenia. Idziesz czy nie idziesz, Elena? No okej. Czyli chuj z tym skarbem, tak czy inaczej. Bo sam Nate mam wywalony w ten skarb. Kręcimy. No jak to jest normalna wysokość, na którą się brama powinna otworzyć, no to coś tu chyba jest nie tak. Zdaje się, że Avery zbudował sobie schronik. Tak, ciekawe, gdzie to prowadzi. Zaraz się przekonamy. Standard. To miejsce. Rozdział 19. Upadek Avery'ego. Okej. Okay. Czyli co? Coś prawdopodobnie złego się stało naszemu piratowi. Zawalone. Ktoś go zabił. Nie no, nie wiem. Szczerze mówiąc, co się tutaj odwala. Patrz, ale mam jakieś ślady. Na pewno szli tędy. Sporo tu tych śladów. Nie śpiesz. Nazwa rozdziału tutaj nie sugeruje nic ciekawego. Okej. Kurwa. Takie ruszanie myszką, żeby latarkę zapalić z powrotem? No takiego czegoś to jeszcze nie widziałem w grach. Nie spodziewałem się, że zobaczę. Ewidentnie musimy iść w jedynym kierunku, czyli do przodu. A pewnie ludzie na Din mają słabość do podkładania dynamitu. Trzeba być idiotą, żeby zrobić to tutaj. No, mądrzy to oni nie są. No nie, kurwa, nie są. Machamy myszką. Baterie? Tak, tak. Tyle, że są na dnie oceanu. Nie pytam. A ja nic nie mówię. Dobrze, co my tutaj mamy? Czekaj. To jakiś rodzaj pułapki? Tak. Samowi i reszcie udało się jakoś przejść. Spróbujmy pójść ich śladem. Okej, to idziemy w takim razie za ich śladami. Jakoś skomplikowane zbytnio nie powinno być. Nie byłoby tak źle, gdyby nie to skrzypienie. Po prostu nie idź tam, gdzie nie idą ślady. Że co? I relaksu. O co ci chodzi, kobieto? Co? A oślepić cię latarką? Ona się tak nie chowa przed światłem jak sam. Może jednak, nieważne. Cóż no, proszę Elena, państwa. Spójrz. Mamy przejście, które jest zaburzone, zburzone. Kurwa, zawalone. Dobra, przestań. Ja miałem lepsze określenie na to. Nie mogę mówić, nie umiem mówić. Kurwa, język polski taki trudny. Ewidentnie musimy się jakoś tędy przedostać. Dobra. O, coś mi się wydaje, że bardziej się to zawali za chwilę, no dobra. Znajdziemy inne przejście. Inne przejście, co? No bez... kurwa powodu to tutaj takie gówno? Nie rób mi tego. No właśnie. Cholera. Machamy myszką, machamy! Machamy! Cholera. Chyba się nie da. Hej, masz jeszcze zapalniczkę sama? Tak, dobra myśl. Zapal się. Dawaj.
No oczywiście, nic nie zostawił. Niech go szlak na łodzi kopcił jak smok. Bez nerwów. Mam jakieś zapałki. Serio? Jasne. Mówisz, masz. Sorry. Sekundę. Co się dzieje aktualnie? Cześć. Tutaj! Moja głowa. Gdzie? Potknąłem się. Tutaj! Jak ty żeś to wszystko znalazła, co? Dzięki. Dobrze się przygotowałaś. Ktoś musiał. Chodź, poszukajmy przejścia. Ale tu romantycznie, co? Masz dziwne pojęcie o romantyzmie. Tu się nie mylisz. Wiecie co, ja już widziałem wejście na górę. Ono było właśnie tutaj, o. Ale tam pójdziemy sobie w następnym odcinku. Bo już muszę kończyć ten. Ej, to wygląda obiecująco. Podsadzić się? Tak. Dobra, jednak pójdziemy jeszcze w tym odcinku. Okej, no dawaj. Okej, chodź na górę. Okej, dzięki. Dobrze, kończymy w tym miejscu. Dzięki wielkie za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, a my widzimy się już za dwa dni w następnym odcinku z Uncharted'a. Może znajdziemy coś ciekawego, może znajdziemy skarb, może znajdziemy sama. Nie wiem, zobaczymy. Dzięki za oglądanie. Do następnego. Cześć.